Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Mikołaj. Jestem. Jest, dzień dobry. Dobra, idę sobie. Dobra, witamy Was w kolejnym odcinku na małopolskiej wsi. Dzisiaj będziemy Ta, sprzedawać. na odludziu was witamy. No, na rolnika to od ludzi, właśnie. W ostatnim odcinku nie powiedziałem, że wymyśliłem nazwę na tą serię. Te 8,5 tony tu włazi na tą przyczepę. Pewnie się A ile spytacie. zostało? No nie wiem, pewnie z pół tony. Pewnie się spytacie, czemu ty sypiesz tu mi żyto i no. Właśnie, czekajcie, aby sobie jeszcze belkę założę, cyk. Bo Czemu ino jest cena. jest cena, zapotrzebowanie, dużo żyta mi gnie się w tym roku. A my mieliśmy i my sobie sprzedamy, bo pieniędzy potrzeba jak najbardziej, bo tu sąsiad chce ziemię sprzedać. Pilnie, No pilnie. i my tak się tam około niego kręcimy. No, pilnie mu pieniądze są potrzebne, jeszcze no dzisiaj trzeba też, nam też są teraz pilnie potrzebne, żeby kupić tą ziemię. No więc lecimy na skup z żytem i jeszcze trzeba świnioków trochę sprzedać. Ale wpierw ja muszę sobie ogarnąć siewnik, wyjąć w ogóle. Jaki Wyjąć. siewnik? No trzeba rzepak posiać. Już najwyższy czas, bo O. no ludzie, wchodzimy w nową uprawę, właśnie rzepak. I A, ten. ciekawe, czy nasz siewnik będzie w stanie to zasiać. Będzie, bo te kółka wymieniłem. Tak? A mówiłem, trochę drogie. Bo 500 płaciłem. O matko. No do starego siewnika to już. Czekaj, te ludzie, jak ja tu bym się teraz. W tłum? Nie, w tłum. Dobra. 30, jak widzicie, no. 30, dlatego że Miki już orki robi. Z Majorki. A, po gnojowicy, mokro jak byk. Tam, gdzie wiosną będzie siane. Bo musieliśmy gnojówkę wywieźć. Tam będzie wiosną siane dopiero. No tam chwastu wino zarośnie, że ja piję normalnie. Ciekawe, kiedy zarosną. No nie, no się śmieję. Ciekawe jak to w 19 będzie, czy jak będzie zaorane, będą też chwasty rosły. Powinny. No powinny, nie? A ty się wiesz, po podorywce to tak, ale na głęboko to zazwyczaj to nie wychodzą, no bo nie ma kiedy, nie? Jestem zbyt głupi, bo mogłem sobie przejechać tam koło ciebie, nie? I bym i tak musiał koło tamtego mostku jechać, nie? I ten, i No. bym musiał jechać koło tamtego mostku, a teraz tutaj tak pojechałem, że tu w ogóle drogi nie ma i muszę jechać taką szeroką miedzą, no ale chociaż plus jest, że szerokie miedze tu są. No, Autosan D732, jakby ktoś się pytał, wydana, 30 też wydana, TUS też wydany, tu Wszystko zaszukaj, jest wydane. oprócz Bizona, ale A go czy tu. ty dzisiaj bizony coś robisz? No nie no, ale jakby ktoś się pytał. O, skurczysyn. To jest. Redukcja na czwórkę i ogień. O! A Asy. se zdjęcie zrobił. No. Ma, patrzcie na to 2800 obrotów i gida. No! W sumie nawet 30, bo tak pokazuje ta strzałka, że. O Boże, a potem z górki będziemy jechać 50 na godzinę. Na pusto, to nie. Na pusto nie, ale z pełną? O kurwa. Ej, ale jakbyśmy my tu mieli pole orać, Bożeż ty mój. Ogólnie sorry ludzie, że tak tu nierealnie jadę. To 30 na jedną skibę. O! Nie no, na razie tam trzeba pokupić te pola, co tu od znajomych, bądź blisko domu. Zobaczymy, bo blisko domu to Dał tu. zdjęcie? Autosave pewnie. Dokładnie, ja sobie herbatkę jeszcze popiję, bo po kolacji jestem świeżo, se zjadłem szaszłyk. O Jezu, jaki. Matko bosko, koła zgubione w przyczepie. Dobra. To bruzda. No nie, taki uskok był wielki. No specjalnie tu łyżką wybrali, żeby im pomiędzy nie jeździł. Dobra. Pewnie tak. Przestawimy sobie sypanie, bo nie wiem, bo było chyba ustawione, żeby rurką sypać. I tak liczę na zarobek chociaż 8 tysięcy, chociaż pewnie nie będzie. Niecałe 8 tysięcy myślę, że dostaniemy, bo drogi jest po 880 za tonę. Widzicie, kurde, kamyszkiem wysypali, zobaczmy ile na wagę wjedziemy. Ej, ale śmieszna waga. Dziurę w wadze mają, ej, jednak. Co ty gadasz? No 8200 niby, ale jest więcej. Boże, to jakieś butle. Ogólnie skup nowy, jak widzicie, tu ta prawa część jest stara, a tutaj jest nowsza. Ta po lewej i ta wiata też jest nowa, bo tak to jakoś tu się inaczej wjeżdżało, pamiętam. Dawno mnie tu w sumie nie było. No tak, bo tam za dobre ceny nie są. Jak już są, to. No, pewnie mają puste silosy i skupują, bo zaś 7,5 kafla nawet. Dobra,
Widzicie A tutaj. jakby do końca sprzedał tamto, to by było gdzie ten 8. No, by było 8, bo tam pewnie zostało jeszcze. Czekaj, no nie, nie wiem, ile tam było. Bo ten. Żmijka. Żmijka zasysała. Chyba, że chcesz ten. A co teraz będziesz robił? Bo przyjedziesz i co? I będziesz siał? No, muszę. Ten. Uszykować siednik. Czyli muszę przestawić worki tam jeszcze ręcznie. I jakoś siewnik wydostać, bo chyba paleta jeszcze go zostawia, a nie ma ciągnika z turem na chacie. A gdy się w tej chwili jestem, to mogę go przestawić. Dobra, to tam sprzed siewnika wystaw tą paletę i tam w workach jest rzepak do siewu. Aha, dobra. A rzepakiem tam zasypiemy. Ja muszę obciążnik sobie jeszcze do 30 zapiąć wpierw. Bo z tym się. Ja wam powiem, ludzie, z tym siewnikiem nie ma żartów, on jest tak ciężki, diabeł, że naprawdę. Masywny po prostu. No teraz pojedziemy już normalnie, wyjechaliśmy z Roszczyn. Szczyny? Ciekawe czyje. No i lecimy teraz na chatę, pojedziemy sobie tędy, co mogłem jechać już przedtem i by lepiej chyba 30 tą górkę zniosła, szczerze mówiąc, choć nie wiem. No nie powiem, no mogłem 900 tam jechać, no ale już nie odpinałbym specjalnie od puga, żeby... I tak musiałem odpiąć. No dobra, cicho tam. Żeby przyczepę zapiąć, a... Ale 900 taka brudna to... A czas to pieniądz. A potem te miki weźmiesz wózek i świnioki powywozisz. Bo tam dzwonili, że tak spie... Pierw to skończę orać, nie? A to jeszcze nie skończyłeś, a mówisz, że jesteś w domu. No jestem, bo gnojówkę Boże. Boże... O Matko Bosko! No kurde, ten autor, nie, to takie tu zrywy porobił, że ja wam mówię. Szkoda gadać. No. A gdzie jest ten siewnik? W pierwszym garażu. W tym nowym, nie? Ogólnie łapeczka w górę może się stawić dla zasięgu, żeby było. I subika, jeżeli nie subskrybujecie, będziecie dostawać powiadomienia o live'ach, jak i odcinkach. Bo live'y tak średnio raz w tygodniu są. Bynajmniej w miesiącu październik. 2018. Jak będzie 19, ale będę tam streama napierdalał 10 godzin normalnie. O, tu widzicie właśnie Miki Orze i tu gnojówka była wylana na live, jak ktoś był na live. W tej palecie to już tak cinko jest. No to jest stary siew z zeszłego roku, a w tych workach jest rzepak. Czekaj, to ja ten siew gdzie ja mam wstawić? No postaw w garażu obok, czy jak? Bo chyba... Grubera postawię. No dobra. Bo on i tak, czekaj, tam jest chyba ozimin siew, więc no dobra, można siać. Nie no, wykorzystamy tutaj 70 kg, by jest, nie? No no. Czekaj, no ja tu sobie pod garaż zajadę, bo tą przyczepą trzeba niestety cofać, jak ma się ją pod tył podczepioną. Przez to, że są dynamiczne węże. Znaczy się tak myślę, że przez to, bo nie wiem, chyba że ciągnie... Patrzcie garaż może, co? Nie, no tak ją zostawiam. A, żebyś nie musiał zapać na odcinku, bo by to długo trwało, nie? Ale nie, no bo nie powiesz, że ładnie nie cofnąłem, jak ładnie cofnąłem. A, no a wiesz, jak było ciężko wyjechać? Ale tutaj teraz, że mówię. Teraz to ci się udało. Jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście, nie? Czekaj, bo po coś był dolny zaczep. Aha, dolny zaczep był zdejmowany do wałka. To zdejmiemy go. Na szybkości. O, tu... Tak, zaczep prawie 200 kg waży, to na szybkości go zdejmiemy. To widzicie nasza dwukółeczka jedna. Czy jedna, ta starsza, ale ładniejsza. Na Trelloborgach. Czekajcie, no które? Aha, te trzy były chyba, że to... No już sam nie wiem. Zobaczymy, czy będzie czorny. O Boże, ja mam siewnik cały zasypany, dobra. A to ja zasypałem, wiesz tam. No dobra. To jedziemy siać. Uch, Matko Bosko! Dobra, jednak nie jedziemy siać, bo... siewnik trzeba wyremontować. Co się stało? Nie wiem, nie wmieściłem się w ramy, bo zapomniałem, że to jest wąsko. Aha. Czekaj, no, scroll lock screen. Ale normalnie ta 30 to jest taki potwór z tym siewnikiem, nie? I, a, nawet, i nawet ma. I nawet ma w kominie otwór, wam powiem. Och. A się kręci jak wspomagałem, widzicie to? Widzisz to? Dobra, i skręcamy. No ogólnie z najbardziej planowanych nabytków to będzie to pole tutaj z tą soją, tu po lewej. Ej, też tam tak koło, tak, no, ja na to pole patrzyłem, także.
To soją tutaj i jeszcze będzie planowany zakup Neptuna oraz punktowego siewnika, bo chcemy w buraki pójść, bo tutaj w rejonie dobre ziemie są i myślimy, że to buraki u nas wypalą jak najbardziej. A tu buraka mało kto sadzi u nas, więc będziemy odmieńcami. Ale to wtedy będzie trzeba przy okazji przyczepę kupić, ale do przyczepy to jeszcze czasu a czasu, no. Mimo tego obciążnika, nie, ta 30 i tak idzie na dwa koła z tym silnikiem. Więc, no, możecie sobie porównać, jaki on jest ciężki. No. Nawet obciążniki w kołach są. Jeszcze tu z jaki ciężki, Boże. W pięciu chłopaków wkładali. No, tak było. A szósty dokręcił śrubki. Dokładnie. A jeszcze dwóch trzymało im piwa. No, zapalniczki. Co? I zapalniczki. O, było tak, potrzymaj mi piwo. Jeden, potrzymaj mi piwo. Drugi, potrzymaj mi piwo. Trzeci, czwarty i piąty, nie? To jeden to w nodze trzymał to piwo. Haha, pomiędzy uda se wsadził. O Boże! Mikołaj, ty tak coś już czasem dowalisz, to wisz. Ja wiem. To uszy więdną. Czekajcie, jakby... Dobra, to ja se zacznę tu od przycza. Dobra, rozłożymy sobie to i załączymy sobie maszynę. Ruszyła maszyna, nic nie zatrzyma. No, jak zwykle u nas w gospodarstwie prawie zawsze ja siewy wykonuję. Rzadko kiedy Mikołaj, on tam woli takie ostre sprawy typu worka i te inne. On To tam ja wolę bardziej przyziemne. trzydziestką nie lubi pracować. O tak. Ten. On tam woli zasiąść za jakieś duże sprzęty. Dokładnie. No jak, o matko. Dobra, i cyk, startujemy dalej. Pod góreczkę, 8 na godzinę, czwórka. Potem z górki piątką będzie się jechało. Próba kręcona, nie pytajcie, nie było robionej, ale i tak dobrze sieje, bo ja mam 50 lat, ja wiem jak to się sieje. No. Tak Ale nawiązując... no tak jest, jak masz już ten siewnik No ale... sprawdzony, to co będziesz próbę kręconą robił? No ale próba kręcona to próba kręcona zawsze ten, jak chcesz mieć dobrze wysiane, to Jak dokładnie, jak bardzo dokładnie chcesz, to tak, ale... Człowieku. moim zdaniem próby kręcone są bardzo opłacalne, no ale jak kto woli. A ty u siebie robiłeś próbę kręconą? No, nie, bo ja sam sobie nie siałem, because nie mam siewnika, a ty masz siewnik, masz się pół siewnika. Więc mogłeś robić, nie? Ale nie miałeś tych rynienek, bo rynienki były w stodole. Nie? Dokładnie. Nawet wiem, gdzie są. Ja nawet nie wiem. Ja Nie ich wiesz? nawet na łocie nie widziałem. Serio? No. No. No serio ci mówię, no bo ja tego nigdy w próby kręcone nie robiłem, bo po co? No ale na przykład jak spuszczaliście, nie spuszczaliście nigdy zboża? Ja pamiętam u wuja spuszczaliśmy kiedyś No zboże. spuszczaliśmy, ale to zawsze ten, Na folii. rurka mi leciała i na plandekę. No. No bo co, pojedziemy specjalnie po te rynienki. A właśnie dlaczego te rynienki nie są tak jakby zamontowane tak jak tutaj w tym siewniku, co my tu mamy? Nie wiem, bo chyba tam uchwytów nie ma, czy coś, nie wiem. Aha, bo tak się właśnie zastanawiam, bo w tym Poznaniaku, co my byliśmy wtedy tam kupić agregat, nie? No. To też właśnie nie było, a to był taki sam, nie? I też nie były zamontowane, tylko tam były gdzie indziej. No albo po prostu jak się jechało, to trzaskały, albo coś, wiesz. Boże, ale żem znacznikiem bruzdę wywalił, że 30 się topi. A te rynienki, chociaż są czerwone, czy też takie saraczkowaty róż? Też taki róż. Ale ten siewnik, co ja wtedy byłem po agregat, to taki sam, identyczny normalnie. Wszystko. A on był kiedyś no, ładny czerwony. No nie wiem właśnie. To może to jest siewnik z Unii, wiesz o co chodzi, ta farba tak blaknie. Ta, no, to na pewno. No ale. Unijne To u. tak mi się wydaje, że to jest Unia, ale nie wiem. Też nie wiem, co to jest. To jest ta tabliczka tam, nie? Ale na tej tablicy już nic nie widać. No, tak samo u mnie na Krymerze, ale mój to jest chyba Unio Grudziądz, bo ten. Union Grudziądzon, jakby tak. Nie, widziałem to, no. Ale gdzie to było? To chyba na Liksie ktoś wystawił jakiś sprzęt, nie? Nie, na Facebooku. Na Wiesz Facebooku. kto, znajomy ode mnie z klasy, dwa bliźniaki. Aha, no faktycznie. Ej, i ten. Bo ostatnio Polska 30 robił ten agregat, modelował i tak samo wygląda jak ten mój.
Więc mam podejrzenia, że to jest Union Grudziądzą. No. Ojeju, jeju. Ale tutaj ogólnie trochę szkoda, że daleko to pole wybraliśmy na rzepak, ponieważ rzepak trzeba dosyć często doglądać, a my żadnego ani fury nie mamy. Będzie trzeba pojeżdżać tu 30 bądź 900 na pole doglądać. Nie, Mikołaju? Ale kopci ta 30, matko boska. Dzisiaj tu się wychyliłem trochę lepiej, żeby tu lepiej widzieć, ale trochę można odbić do prawej. Do prawej, do lewej, do prawej, do lewej. No i łapka w górę. Bo to jest bardzo konieczne, bo wyświetleń jest po 1000 parę, a łapek AB 90, tak średnio, nawet czasem mniej. No, średnio na jeża. Nawet bardzo średnio na jeża, bo niektórzy mają 200 wyświetleń i już jest łapek. No. A mówię o wielkościowości subowej, takiej delikatnie wyższej od naszej, nie? Także zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę. Tak. Zostawcie kurwa łapkę w górę. Ło, na koło 30 poszła. Tak trochę ciulowo to pole zaczęliśmy orać, no ale dobra. Czemu ciulowo? Bo z jednej strony taki został duży język i te będę musiał rozorać bruzdę. No to w jedną cofaj, bo tutaj gdzie taki garb jest, nie? No. No to cofaj, tam nie jest długi przejazd. No, ale po drugiej stronie. Tak, po drugiej. No po tej to teraz jadę. No. 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 Bo ma cofać tyle? No jak? Następny chyba zakup, jaki będzie puk, to będzie Lemken Opal 90. Nie, następnym zakupem, jaki będzie, to... Dobra, ale jak będziemy puk zmieniać? Jak będziemy ciągnik kupować, to i tak kupimy zagonówkę jeszcze jedną. Bo bez sensu by było orać na jedną zagonówkę, jedną obrotówkę. Juknow, nie? No dobra, tam no. Teraz patrzcie, magia, jak tu się wokół supa odjeżdża z opuszczonym znacznikiem. Ale ładne niebo, ale ładne niebo. O, patrzcie, widzicie, że przeszedł. O Boże. No. Pewnie się spytacie, czemu tu przycza nie robię, ale dlatego robię, bo tu jest duży... Ej, a czy Mikołaj może trochę doorać? Ale nie od strony drogi. To nie. Tam do rzeki się możesz trochę worać, ale no nie ten. Nie, bo będziemy ten zamakało. O Boże. Się łubin posieje i wyś się. A wyś się. Jak Sasha Grey. Och. Tak. Ostre kły. Nie, jak to jesteśmy? Nie wiem, ogólnie mamy, gospodarka się rozwija, ludziom się dobrze powodzi, coś tam. Tak. Taki dzisiaj kabaret. Gospodarka się rozwija. No i ogólnie 18 minut już Miki jest, więc ja tego pola na pewno nie skończę się na odcinku. Ostatnie dwa przejazdy myślę, że będą. Kurde, ja tu nagrywam, a tu wbijają mi do pokoju. Masakra, nie? No. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Ej, ogólnie jak nie? Jak w Polsce będą się działy takie rzeczy? Jak długo? Nie. No, jak długo? Kurwa. Wróciłem, no co? Tu widzicie, sąsiad co ziemniaki zasadził, którego uprawiałem. Może dzierżawę tą ziemię dał? Bo tutaj nigdy pyrków nie sadził. Pewnie dzierżawę dał takiemu tu bambrowi, co pyrki obrabia. No, z A, się... na frytki do McDonalda. O Boże, nie Miki, nie Gołaszewski. A wiesz, że spod kościelnej wsi gdzieś tam dają na McDonalda? Tak? No, do Marszewa chodzi do szkoły ten gościu. Dobra. Jest gdzie? Taki jeden właśnie, co pyrki hoduje. No, trzecia klasa, chyba jakoś chyba. Możliwe, możliwe. Dobra, ludzie, będziemy kończyć, because odcinek jest długi. Zresztą będę musiał długo wrzucać i tym podobne. Więc łapka w górę, subik i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.